Warszawa. Rusza proces kierowcy miejskiego autobusu po wypadku na moście wypadek kierowcy autobusu w Warszawie. Rozpoczyna się proces. Przed sądem okręgowym w Warszawie rozpocznie się w środę proces kierowcy miejskiego autobusu, który w czerwcu 2020 roku pod wpływem amfetaminy spowodował śmiertelny wypadek na moście grota roweckiego. W wypadku zginęła starsza kobieta, a 18 osób zostało rannych. 29-letniemu Tomaszowi U. Grozi do 12 lat więzienia. Akta oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie pod koniec grudnia 2020 roku. Wypadek kierowcy autobusu w Warszawie. Rusza proces prokuratura zarzuciła 29-letniemu dziś Tomaszowi U. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz niedostosowanie taktyki i techniki jazdy do zmieniającej się sytuacji drogowej co uniemożliwiło mu zahamowanie, a w konsekwencji doprowadziło do katastrofy w ruchu lądowym. W chwili zdarzenia Tomaszu był pod wpływem amfetaminy i miał porcję narkotyk uschowaną w skrytce kabiny kierowcy. Do wypadku doszło 25 czerwca 2020 rok. Ok. 12.30 na moście Grota Róweckiego. Autobus kierowany przez Tomaszał poruszał się jezdnią pomocniczą od ulica. Modlińskiej w kierunku Wisłostrady. Kierowca nie wykonał manewru zmiany pasa i poruszając się na wprost, po pasie jezdni prowadzącym do zjazdu z trasy, uderzył w bariery energochłonne. Autobus przerwał się na przegubie. Przednia połowa pojazdu spadła z wiaduktu, tył zawisł na moście. Wypadek autobusu w Warszawie. Kierowcy grozi 12 lat więzienia w wypadku zginęła starsza kobieta, a 18 osób zostało rannych. Mienie zniszczone w wyniku wypadku wyceniono na blisko 1,3 milionów złotych. Tomaszu nie był wcześniej karany ani nie leczył się psychiatrycznie. W areszcie przebywał od 25 czerwca do 15 września 2020 rok. Później sąd zdecydował o zmianie środka zapobiegawczego na dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Zabronił mu również prowadzenia pojazdów mechanicznych. Prokuratura odwoływała się od tej decyzji, uważając ją za niesłuszną, jednak została ona utrzymana w mocy. Mężczyzna będzie więc odpowiadał przed sądem z tak zwany wolnej stopy. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyraził żal. Grozi mu do 12 lat więzienia.